Gorycz sałaty escarole świetnie pasuje do słodyczy piersi z kurczaka. Wyczuwam smak trufli. Są w musztardzie? Zadziwiasz mnie. Nie. To ty mnie zadziwiasz. Kto inny włożyłby chipsy do francuskiego pieczywa? Doskonałe. Miło patrzeć, jak jesz. Dla ciebie wszystko. Co dziś szykujesz? Kaczkę. Świetnie. Konfi? Myślałem o pieczonej z czarnymi jagodami. Podaj ją z pasztetem strasburskim, na grzankach, z szalotką i octem balsamicznym. Tak, zrobię. Zamawiam resztki, jeśli będą. Czuję, że tak. Wróżysz mi? Nie da się kierować światem, ale czasem udaje się kierować sobą. Wiesz o czymś? Widzę, że... Nie zjesz lunchu. Dobry jesteś. Na razie. Ciao. Get it. Ciao. Co robicie? Pękła rura. Nie da się głośniej? Co najmniej tydzień. Musimy się tam dostać, żeby ocenić. Mam tu restaurację. Właśnie, zaczyna się od rury, a okazuje się, że trzeba robić też kanalizację, prąd. Nie było zawiadomienia. Może przed jesienią skończymy. Ale wieczorem przerwa. Nie, to całkowicie bezpieczne. Lokal otwarty. Gnocchi wypłynęły na powierzchnię. Szybko, prawda? Widzicie te śliczne rowki? Wykładamy na talerz. Troszkę sosu. Ostrożnie. Nie chcemy ich uszkodzić. Są jak niebiańskie poduszeczki. Gnocchi polaliśmy sosem. Spróbujmy. Pachnie pięknie. Cudowna. Jasne. Codziennie to jesz i tak wyglądasz? Zjedz chipsa. Co robisz? Musimy pogadać. Kiedy skończy? Dała za mało żółtek. Wiem, że straciłeś restaurację, ale nie możesz tak żyć. Ciekawe, co ona by zrobiła. Kucharze z telewizji. Myślą, że nikt nic nie wie. Otrząśnij się. Bo co, odejdziesz? I tak odejdę. Żeby mnie zmotywować? Zależało mi na tobie. Mogliśmy być już małżeństwem. Jesteś w dołku. Gdybyś był miłością mego życia, trwałabym przy tobie. Ale nie ma o co walczyć. Czuję się, jakbym został zwolniony. A wypowiedzenie? Otwórz nowy lokal. Nigdy więcej. Pracuj dla kogoś. W życiu.
To co zrobisz? Myślałem, że odpocznę. Wyliżę rany. Otrzymam wsparcie od dziewczyny. Moja ostatnia rada to umyj się, ogól i zgłoś do urzędu pracy. Inaczej stracisz do siebie szacunek, a to gorsze niż utrata restauracji. Może kiedyś się ogolę. Zrobimy coś jeszcze. Pan Bersztagen? Bersztagen. You're fucking with me, right? Nabija się pan? Nie mam tu wielu rozrywek. Mów mi sam. Przyjrzałem się pana sprawie, panie Maguire. McGuire. Mów mi, Clay. Szukasz pracy, czy tylko udajesz? Słucham? Do zasiłku potrzebne są 3 rozmowy o pracę w tygodniu. Mogę cię umówić na lipne spotkania, a wtedy te prawdziwe zostaną dla tych, którzy szukają pracy. Ja szukam pracy. Poważnie? Świetnie. To rzadkość. Przepraszam. Czym się zajmowałeś? Przez 7 lat prowadziłem restaurację. I szukasz pracy? Pierwszą wspólnik przeniósł do Meksyku razem z Forsą. A ostatnią... zamknięto. Nikogo nie otrułeś? Nie. Naruszenie przepisów? Szczurze odchody w deserach? Wirus żółtaczki w kawie? Nie. Musiałem spytać. Powinieneś bez problemu znaleźć pracę w branży. Mamy sporo propozycji dla menadżerów, kucharzy. Nie interesują mnie. Tak, po prostu? Jestem tym zmęczony. Pracując dla kogoś, ciągle myślałem o własnym lokalu. Ale go straciłeś. To co? Był źle zarządzany. Nie chcę pracować dla kogoś, ani dla siebie. Jesteś skończony. Co chcesz robić? Chcę zwykłej pracy, z dodatkami i emeryturą. Bezpiecznie. Żaden problem. Zaczniesz od 150 tysięcy rocznie. Mamy pełno ofert na stanowiska kierownicze. Jaki chcesz samochód służbowy? Lexus czy Mercedes? Tak trudno stanowisko kierownicze? Miałem już ludzi pod sobą. I splajtowałeś. Tak. Wykształcenie? Szkoła gastronomiczna? Elitarna. Robi wrażenie. Excel? PowerPoint? Access? Word? To programy komputerowe? Brak umiejętności? Praca biurowa wymaga odpowiednich umiejętności. Nie chodzi o przyrządzenie plotę. Umówię cię, jeśli chcesz, ale pamiętaj, zaczynasz od zera. Pierwsza rozmowa? Nie. Moja tak. Fajnie. Myślałem, że pani również, bo nie ma pani CV. Przesłała mnie e-mailem, razem z prezentacją mojej kandydatury w PowerPoincie. A jeśli nie doszło, mam kopię na pantowie. Pismo maszynowe? Sam pan to wystukał? Literówka w doświadczeniu i w życiorysie. Zaszła pomyłka. Nie zaczyna pan przecież od zera. A jednak tak. Zrobił pan błąd. To wina maszyny. Jeszcze jeden. Nie znam się na nowych technologiach, ale przez 7 lat prowadziłem restaurację. Dostawcy, pracownicy, klienci. W tym jestem dobry. W każdej pracy chodzi o kontakty z ludźmi. Mówimy o testowaniu gier komputerowych. Dziękuję.
Nie wysłała pani prezentacji w PowerPoincie? Co to? Sam chciałbym wiedzieć. Zły przykład odstrasza dzieci. Hey, Nick. Cześć. What's the word? Co słychać? Hey, Chef Clay. Kucharz Clay. The word is hungry. Jestem głodny. Oh. Hey, how long's it been since you had a Jak długo szukasz pracy? I got a job. Mam pracę. Filozof i konsultant życiowy. Konsultant? Teraz to się liczy. Tylko frajer pracuje na etat. Nie wiesz? Opłaca się? Zarabiam, ale nie płacę podatków. Ostatnio jest gorzej. Innym konsultantom też brakuje twoich posiłków. Przykro mi. Widziałem cię w środku. Otwierasz? Nie. Zatrudnij profesjonalistę. Mogę kogoś polecić. Zapamiętam. Gdzie będzie nowy lokal? Mogę się przenieść. Nie będzie nowego. Zamknąłem już dwa. Wystarczy. Do trzech razy sztuka. Dwa tygodnie wybierałem krzesła i stoliki, a oni wynieśli je w pół godziny. To nie byli związkowcy. Należy szkło, sztućce, obrusy, tapeta, obrazy, łazienki. Wszystko, co składa się na dobrą restaurację. Nawet nie wspomnę o układaniu menu, urządzeniu piwniczki z winami. Nie chcę znów przez to przechodzić. Tyle trosk, a wszystko zniknęło w jedno popołudnie. Mogłeś założyć kłódkę. Z dwiema restauracjami w dorobku nie mam nawet na budkę z hot dogami. Co? Ciekaw jestem, kiedy wreszcie oddasz mi kanapkę. I tak straciłem apetyt. Trzeba ścigać marzenia. Ścigałem, ale wygrały. Teraz niech ktoś inny ściga. Wiesz co? Zrobiłeś błąd w słowie życiorys. Popisałeś się. Chciałeś pobić rekord najkrótszej rozmowy? Należy do mojego klienta z zespołem Tureta. Szukał pracy w dziale PR-u. Bawi cię to? Zespół Tureta to zaburzenie neurologiczne. Ten głupek co drugie słowo klnie. Ale przynajmniej się stara, a ty? Nawaliłem. Jeszcze jedno. On umie napisać słowo życiorys. Rozumiesz? Tak. Mam cię nadal wysyłać na rozmowy? Nie rób ze mnie idioty. Tak. Musisz dotrwać do końca rozmowy. Wiedzieć, o jakiej pracy mowa i poprawić błędy w pisowni. Wysłać CV i prezentację e-mailem? Możesz. Zachowujesz się jak trzylatek. Następnym razem wpadniesz tu krzycząc, tatusiu kupa. Obiecuję, że nie. Przysięgnij. Ja, Clay Maguire. Przysięgam, że poważnie potraktuję rozmowy. Odpowiednio się ubiorę i przyniosę bezbłędny życiorys. Zdobędę informacje o firmie, z którą rozmawiam, będę szukał innych możliwości zatrudnienia i starał się doskonalić umiejętności. Tak mi dopomóż Bóg. Przełknę dumę i będę się płaszczyć, byle tylko znaleźć pracę. Dobrze. Spróbujmy. Idealny kandydat pracuje w zespole, udoskonalając rezultat końcowy. W ramach rekrutacji kandydaci biorą udział w spotkaniu poświęconemu ludzkiemu potencjałowi i świadomości. Proszę mnie jak najmocniej uderzyć. Test ortograficzny. Doświadczenie. Życiorys. Onomatopeja. Praca polega na kopiowaniu. Chcesz osiągnąć doskonałość? Dziękujemy za rozmowę.
Thanks for coming in. Rozgryzł pan ten PowerPoint? Nie. Chyba chodzi o poganianie bydła. Interesujące. Nie zatrudnili pani? Gry wideo? Nawet nastolatek byłby za stary. Clay. Liz. Witaj w klubie. To jest Bob. W jakim klubie? Gońców? Nie, jesteśmy niezatrudnialnymi kandydatami Ameryki. Macie kurtki? Fezy. Rodzaj czapki, ale my nosimy je do góry nogami. Siedzimy w tym razem. Bez wahania sprzedałabym cię za pracę w infolinii z więźniami. Dzwonią do infolinii? Odbierają telefony w Bombaju. Gdyby można było zlecić im kopiowanie, już by to robili. Długo szukasz pracy? 10 miesięcy. I nic nie znalazłeś? 20-latek to połowa kosztów. Zatrudnią nas czasowo w okresie świąt, ale nie na stałe. Myślałem, że znajdę pracę w tydzień. Ile minęło? 2 tygodnie. Chcesz rady? Odbierz zasiłek i nie licz na wiele. Nie będę się wstrzymywał. 10 miesięcy. Myślisz, że to dużo? Ugadaj z Bobem. W tym wieku szukasz pracy? Jestem za młody na emeryta. Co robiłeś wcześniej? Byłem inżynierem produkcji. Firma poszła na dno. Poszukaj w branży. W produkcji? W tym kraju produkuje się samoloty, papierosy. To tyle. Nie śpiesz się. Każda rozmowa o pracę przybliża raka żołądka. Ale optymizm. Po 30 ciągle ktoś wciska mi kupę, a ja powinnam powiedzieć, super. Jesz dużo siemienia lnianego? Takie mam życie. Fantazje erotyczne zamieniłam na marzenia o zemście. Bo jesteś kobietą. U facetów jedne i drugie fantazje się łączą. To prawda. Niech ktoś inny to zrobi. Zadzwoń później. Może przyjdę kiedy indziej. Wcale nie będzie lepiej. Największa słabość? Po kolei. Pana słabość. Jestem agresywny, gdy ktoś mnie ignoruje. Gdzie widzi pan siebie za 5 lat? Mam pytanie. Jakie? W jaki sposób moje plany na 5 lat mają pomóc mi zadecydować, czy nadaję się do tej pracy? Nie wiem. To jak pan decyduje? Lepiej nie wiedzieć. Przez moje słabości nie mam pracy. Jest coś gorszego? Znalezienie jej. Zdarzają się dobre odpowiedzi? Pana są niezłe. Nie ma istotnych pytań. Reguły. Nie pytamy o seks, wiek, religię. Co zostaje? Niech pan pyta o cokolwiek. Jest pan koło 40. Dlaczego chce pan mieć 28-letniego smarkacza za szefa? To lepsze niż brak pracy. Na pewno? Długo pan szuka? 22 dni. Ma pan zasiłek? Jeśli chodzę na rozmowy. I o to chodzi. O co? Można z tego żyć. I nie ma pan wściekłego szefa na karku. Jako dziecko miał pan aparat ortopedyczny? Rozmowa kwalifikacyjna jest gorsza, jeśli komuś zależy na pracy. Inaczej to tylko pogawędka. Panu jest źle? A co ja mam powiedzieć? Nie lubi pan nudnych pytań? A ile trzeba się nasłuchać nudnych odpowiedzi przez cały dzień? Płacą panu. Coś panu powiem. Te firmy prowadzą seryjni mordercy i dupki.
Regionalni dyrektorzy sprzedaży mają asystentki odpowiedzialne za robienie lodów. Prezes co tydzień zwalnia jedną osobę, żeby reszta miała się na baczności. Nasz wiodący produkt spowodował 12 zgonów w ubiegłym roku. Skalkulowano jednak, że procesy sądowe są tańsze niż wycofanie produktu z rynku. Za każdym razem, gdy kogoś zatrudniam, czuję się winny. Na jakiej zasadzie dobieram ludzi? Zatrudniam tych, których najbardziej nie znoszę. Bo pracą tu powinno się karać pijanych kierowców i księży molestujących chłopców. Czy oferta jest aktualna? Ani chwili dłużej. Nie chcę już tu być. A pan? Dość tego. Możesz wsadzić sobie tę pracę w tyłek. Pocałuj mnie gdzieś. I Claya Maguire'a też. Bo żaden z nas nie chce pracować w swoim emocjonalnym Auschwitz. Zrobiłem to. Przez ciebie. Nigdy więcej. Clay Maguire? Przy telefonie. Za kogo się uważasz? Świeża bazylia? No czekaj, odstawię. Masz ochotę na kawę? Jasne. Fajnie. Miło cię widzieć. Pracujesz tam? Pomagam znajomej. A ty często tam bywasz? Codziennie. Jestem kucharzem. Byłem. To jak? Byłem. Straciłeś licencję? Zabiłeś kogoś? Otyłem 5 osób. Dzięki za przypomnienie. Proszę. Lokal upadł. Przykro mi. To brutalny biznes. W wieku 37 lat zaczynam od nowa. Wczesny ranek to najlepsza pora na targu. Ryby prosto z łodzi, świeże produkty. To jest najmilsze w prowadzeniu restauracji. Nie mówisz jak były kucharz, ale jestem. A ty? Dzieciaki marzą o podróżach, wstąpieniu do korpusu pokoju, napisaniu książki. Ja to wszystko zrobiłam. Super, jasne. Najlepsze lata spędzasz z plecakiem na plecach i nie masz do czego wracać. A korpus pokoju? 2 lata w Bangladeszu kopałam studnie, które wyschły na skutek działań pewnej firmy. A książka? Zbędne 900 stron. Dużo. Liczy się tylko ilość. Co lepsze, zabić drozda czy indeks firm? To drugie. Jasne, ma więcej stron. Przystawka, przegrzewki czy chili awesome blossom? Drugie, zawartość tłuszczu. Praca, nauczyciel czy handlowiec? Handlowiec, zarabia 150 tysięcy rocznie, a bez handlowców firmy miałyby mniejsze zyski. Takiej pracy szukamy. Jakiejkolwiek. Może przygotuję lunch? Nadal gotujesz? Tylko na niby. Raczej nie. Musisz wracać? Dzięki za kawę. Na razie. Dla smakowców zatrudnię pomoc. Ostatnie wyzwanie. Mam
Dziś urodziny. 38. Najlepszego. To jak 40. Nie mów, że 40 to druga 30. Więc mam 28. Wtedy inaczej się czułem. Niedługo rocznica ukończenia szkoły. Byłeś na swojej? Ja nie mogę się doczekać. Nie, nie mam dzieci. Nie jestem żonaty. Dziewczyny też nie mam. Chociaż jest taka jedna. Niedługo stracę dom. Mówiłem już? Myślałem, że w tym wieku będę miał się czym pochwalić. A tymczasem latam za marną pracą i nawet tego nie mogę dostać. Pytam siebie, to wszystko? Więcej nie osiągnę? Dlaczego tylko ja obrywam? Będzie gorzej? Współczuję ci. Naprawdę. Wysłuchałeś mnie. Od tego są kumple. Refinansuj kredyt. Już raz to zrobiłem. Kredyt jest wyższy niż wartość domu. I ciągle przysyłają nowe karty. Ledwo spłacam minimalne kwoty na 8 kartach. A już mam nowe. Zniszcz je. A jak zapłacę za niezbędne produkty? Jedzenie, telefon, nowe buty? Widziałem świetny nożyk do warzyw. Można by czytać gazety przez plasterki pomidora. To plastikowe kajdanki. Nie mamy pieniędzy, ale namawiają nas na niepotrzebne bzdury, za które możemy zapłacić tylko kartą. Jakby dawali dziecku lizak i mówili, że jest zatruty. Dziecko i tak go zje. Masz coś z głową. Od roku jestem bez pracy. Mam 8 kart i może dostanę platynową. Nie mam ubezpieczenia, ale robię zakupy. Oprocentowany kawałek plastiku. Nie potrzebuję karty, ale z platynowej nie zrezygnuję. Mają cię. Platynowa karta to już nic wielkiego. Dzięki, zniszczyłeś moje marzenia. Muszą podnosić poziom. Jest coś lepszego? Tytan. Absurd. Jest twardszy, ale cenniejsze są tylko metale radioaktywne. Uranową kartą zapłacę za leczenie raka. Plutonowa wiza. Gdziekolwiek jest. Zachciało mi się jeść. Mogę? Masz dla wszystkich? Dziękuję. Przepyszna kanapka. Dziękuję. Wielka zmiana. Podoba mi się. Miło mi. Byłam u pana. Nie zwróciłem uwagi. Robię wrażenie. Bez urazy. To jest Bob. Pamiętam go. Kanapka jest fantastyczna. Nie wiem, co tam jest, ale... Radicchio? Gdyby nie społeczeństwo, byłby chaos. Nie byłoby prawa. A gdyby ktoś próbował ukraść ci samochód, uprawiać seks z 12-latką albo uderzyć cię w głowę młotkiem? Ludzie wariują przez społeczeństwo. W mojej firmie był słój z ćwierć dolarówkami za kawę. Ktoś wpadł na pomysł, żeby obok postawić słój na datki na chore dzieci. Za jednym zamachem. Mogli ci obsmarować, jeśli nie wrzuciłeś monety za kawę. Dranie.
Ale ludzie potrzebują kofeiny, nawet jeśli nie mają drobnych. Wiele razy widziałem, jak grzebali w słoiku na datki dla dzieci, żeby napić się wodnistej, syfiastej, paskudnej kawy. To nikczemne. Mówiłeś o ludzkiej dobroci? Tak jest na całym świecie. Jak myślisz? Znasz wiele miejsc. Jeśli Francja, Anglia, Hiszpania, Portugalia, Luksemburg, Liechtenstein, Szwecja, Niemcy, Austria, Włochy, Szwajcaria, Turcja, Indie, Nepal, Bangladesz, Pakistan, Turkmenistan, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Birma, Wietnam, Nepal, Fidżi, Meksyk, Panama, Urugwaj, Paragwaj, Chile, Argentyna, Zambia, Zimbabwe, Togo, Tuwalu, Kiribati, to wiele miejsc. Kiribati. A Kanada? To nie jest prawdziwy kraj. Byłaś w tylu krajach. Co myślisz o ludziach? Małpy rzucające kupą. Zwięźle. Myślałem, że podróże poszerzają horyzonty, pozwalają przyjrzeć się ludziom. Dużo widzisz i kiedy wyłączysz różnice kulturowe, wiesz, jacy jesteśmy naprawdę. Czyli małpy rzucające kupą. Kradniemy, zabijamy siebie i innych. Ścinamy drzewa, zatruwamy jeziora, kradniemy wodę ze studni sąsiadów. Ale czasem robimy coś dobrego. Nie. A jeśli już, to dlatego, że boimy się bojkotu. W głębi duszy sama w to nie wierzysz. Nie? A ty? Jaką pracę byś odrzucił? Prostytutki. Nikt by nie proponował. Na początku miałem zasady. Nie przyjąłbym pracy u firm zatruwających środowisko czy wykorzystujących ludzi. Niewiele zostaje. Teraz, gdyby zaproponowano mi pracę pod warunkiem, że zastrzelę staruszkę, zapytałbym, czy mogę strzelić w nogę. A gdyby dorzucili opiekę dentystyczną, zepchnęłabym ją jeszcze ze schodów, żeby się wyróżnić. Miałeś rację. Wynoś się. Nie marnuj mojego czasu. Jestem Vince Stallen. To moja firma. Spółka z OO. Nieruchomości, finanse, krajowe i międzynarodowe. I podłogi. Tylko krajowe? Pytania? Jakie mielibyśmy obowiązki? Jako asystenci Vince'a Stallena robilibyście to, co bym kazał. Łapiesz? Łapię. Pobieranie telefonów, prowadzenie kalendarza, kserowanie. Mnóstwo kserowania. Ale Vince Stallen wszystko niszczy sam. Łapiecie? Łapiemy. Łapiesz? Łapię. Dobrze. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Chcę być efektywną częścią zespołu prężnej firmy w dziale finansów krajowych lub międzynarodowych. Lub podłóg. Źle. Nikogo nie obchodzi, gdzie się widzicie. Tu nie chodzi o was. Tylko o Vince'a Stallena. Pomóżcie mnie. Mnie. Łapię. Pytałem, czy łapiesz? Nie. Dziadku. Chcesz być asystentem Vince'a Stallena? Pierwszego dnia złamałbyś biodro. Masz ze 100 lat. Po co marnujesz czyjś czas? Czekam na durnia, który przyzna, że nie zatrudnia mnie ze względu na mój wiek. Wyduszę z niego w sądzie ostatniego dolara. Nie wiek jest przeszkodą. Większość ludzi jest zbyt mądra, żeby powiedzieć to przy świadkach. Nie masz doświadczenia w odbieraniu telefonów. Nie wspomniałeś o kserowaniu. Sprawdź opis stanowiska. Wymagania są wysokie. Asystent Vince'a Stallena ma być ekspertem w tonerach, zmniejszaniu, powiększaniu, widokach i portretach. Chcesz pracować ze mną? Dalej. Spróbuj. Zażyłeś dziś witaminy? Wystarczy. Przepraszam. Zabierasz go na rozmowy, żeby nie być
najstarszym frajerem? Jutro też idziemy. Vince Stolen lubi ludzi z jajami. Chcesz pracę? Przydałaby się. Nie jesteś zbyt dumny na asystenta? Nie. Uwaga, jestem nowym asystentem Vince'a Stolena. Mam was wszystkich wykopać z biura. Przykro mi, stary. Asystent Vince'a Stolena ma go reprezentować. Jelenie odpadają, łapiesz? Następni. Lunch aktualny? Niezła chata. Byłem tu szczęśliwy. Ja mieszkam w dzielnicy tatuaży. Można też kupić kolczyki do sutków. Właśnie szukam nowego. Oprowadzę cię. Faktycznie byłeś kucharzem. Jasne. Rewelacyjne. Co za smak. Dlaczego zmieniasz zawód? Dlaczego nie kopiesz już studni? Wody wciąż ubywało. 22 lata pracowałem w restauracji. I co z tego mam? Zastawiony dom i imponującą kolekcję noży. Zostań mordercą. Restauracja pochłaniała cały mój czas. Kochasz to. Bez wzajemności. Wolisz mieć gdzieś pracę? To coś złego? Dlaczego zgodziłaś się na lunch? Nie wiem. Wyglądałeś żałośnie? I staro. Odrażająco? Też. I tak przez tydzień przynosiłeś lunch. Miałaś dług? Byłam ciekawa innych dań. Podobało mi się to, jak broniłeś człowieczeństwa. Nie miałeś racji, ale byłeś słodki. Po co szukasz takiej pracy? Czasem trzeba się cofnąć. Po 5 latach życia z dala od domu wiedziałam, że czas wracać. Ale zaraz chciałam wyjechać znowu. Z czasem było mi coraz trudniej. Jak to się ma do mnie? Powinieneś już otwierać nową restaurację. Starzejesz się. Nie mówmy już o pracy, spotkaniach czy wieku. Zgoda? Uda się? Są tysiące tematów. Dobrze. Sąsiad ma szpica miniaturowego. Nie znosisz psów. Tylko tego. Ujada całą noc. Śnię, że go otrułem. Fantazje erotyczne. Nie. Psy są bezpieczne. Mam Rottweilera. Strzeże produkcji propów? Zabawne. Uratowałam mu życie. On wie o tym. To piesek przytulanka. Może zjesz pizza? Jasne, nie znoszę jej. Nic nie robią, a żyją wiecznie. Brutus ma już 11 lat. Trzyma się? Fizycznie tak, ale postarzał się. Co kilka dni znajduje w domu wielką kupę, a on nie pamięta, że to jego. Co robisz? Sprzątam. Co innego? Starość. Wiem, że zginąłby za mnie. Tak mnie kocha. Nie cierpi. Gdybym go uśpiła, zabiłabym przyjaciela, bo brudzi mi dywan. Wyrzuć dywan. I po sprawie. Co? Nic. Jesteś inna. Zwykle nie piję tyle wina. Spróbuj. Przed rozmową? Zamiast po? Nie zaszkodzi. Muszę znaleźć pracę, zanim Brutus odejdzie. Inaczej koniec ze mną. Dziękuję za lunch. Był doskonały. To wszystko? A czego się spodziewałeś? Lunch był świetny, ale... Dobrze nam szło.
Mój numer. Zadzwoń do mnie i zobaczymy, co da się zrobić. Nie liczy się. Jutro trzeba się cenić. Do jutra. Koniec zabawy. Potrzebuję pracy. Znacie ją. Muszę mieć ją teraz, w tym tygodniu. Cieszę się. Szukaj. Byłem na każdej rozmowie i nic. Musisz się zdecydować. Próbowałem wszystkiego. Błagałem, poniżałem się. Straciłem szacunek do siebie. Spoważniej. Potrzebuję wskazówek. Nieprawda. Przeze mnie facet rzucił pracę. Wiem. Szuka nowej. Daj mi jakieś oferty. Z bazy? Nie chcesz pracy. Chcę. Nie chcesz. Nie mam co jeść. Znajdź pracę. Stracę dom. Zasiłek dla bezrobotnych ma ratować ciebie, a nie dom. To ma być pomoc? Co robisz? Dodaję ci odwagi. Lepiej? Nie. W restauracji znalazłbym ci pracę od ręki. Ale ty się nie zgadzasz. Więc nie mów, że nie możesz znaleźć pracy. Nie chcesz jej. I nie dostaniesz, dopóki nie postanowisz, że chcesz. Na pewno chcesz skończyć z bezrobociem? Jest fajne. Przeczytałem wszystkie książki Johna Grishama. Muszę ją mieć. Poradzisz sobie. Przerobiłem twój życiorys, żeby pasował do opisu stanowiska. Są tu słowa kluczowe. Nieważne, czy się spodobasz. Musisz spełniać wymagania. Obsługa klienta? Oczekują 2 lat doświadczenia w obsłudze klienta. Co to jest? Opisywałeś klientom dania, dawałeś bilety, bo w zupie była mucha? Jasne. Obsługa klienta. Musisz przejrzeć listę, przeczytać, czego chce i dać im dokładnie to samo. Zaznaczyłeś wszystko? Muszą zauważyć. Nie ma nawet nazwy restauracji. Jest to, co w ogłoszeniu. Dobrze. Nie. Nie, dobrze, tylko tak. Zawsze chcę słyszeć tak. Nieważne, o co pytają, zawsze odpowiadaj tak. Tak. Świetnie. Widzę, że ma pan 2-letnie doświadczenie w obsłudze klienta. Tak. Może pan zacząć od razu? Tak. Zgodzi się pan pracować 14 godzin dziennie? Tak. Teraz porozmawiajmy o kandydacie. O tobie. Mam być sobą. Nie. Byłeś do tej pory. I co? Kim mam być? Facetem, którego chcą zatrudnić. Kiedy tam wejdziesz, pamiętaj, że każda firma wyznaje swój własny kult. Szukają kogoś, kto będzie robił to samo. Dobrze. Tak. Tak. Zwracaj uwagę na swojego rozmówcę. Jeśli założy nogę na nogę, zrób to samo. Podrapie się w twarz? Ty również. Bądź lustrem. Naśladuj mnie. Ciebie? Tak. Naśladuj mnie. Dobrze. Jesteś gotowy. To śmieszne. Chcesz pracować? Tak.
Pamiętaj o lustrze. Dziękuję, że pan przyszedł. Jestem Kathy Ford. Proszę usiąść. Zaczynamy. Zobaczmy. Praca polega głównie na... Nie boli pana? A panią? Nie, ale ja... Dobrze. W pana CV mam kopię. Świetnie. Kolorowe. Dziękuję. Doświadczenie z klientami. Tak. Życiorys wygląda, jakby przepisał pan nasze ogłoszenie i podpisał się. Tak. Wszystko w porządku? Wygląda pan nieswojo. Tak. Zatrzymamy pana CV. Dziękuję za spotkanie. Możemy od początku? Tak. Clay Maguire. Hi, Kathy Ford. Zaczynamy. Chciałam pana poznać. Widzę, że prowadził pan oberżynę. Jeszcze niedawno. Często bywaliśmy tam z mężem. Podawał pan babeczki gruszkowe. Były rewelacyjne. Nadzwyczajne. Co się stało? Rynek. Splajtowałem. Przykro mi. Te babeczki były wspaniałe. Co to był za smak? Lekko zaskakujący. Nie wanilia. Kardamon. I imbir. To było legalne? Jeszcze masło. Masło. Ma pan wielki talent. Dziękuję. To ja dziękuję, że pan przyszedł. Nie zapyta pani o największą słabość, plan na 5 lat? Nie. Chyba, że pan nalega. Nie. Dziękuję. Będziemy w kontakcie. Kardamon i imbir. Piękna sukienka. Dziękuję. Mam nadzieję, że piwo będzie pasować. Tak. Co zrobiłeś? Zły humor? Dobry. Dzięki mnie? Zadzwoniłeś. To o czymś świadczy. Że umiem wystukać kilka cyferek na telefonie. Nie oczekiwałam wiele. Co z twoją kuchnią? Zapłaciłem rachunki. Jest więcej miejsca. Cieszę się. Ja też. Co jemy? Coś dobrego. W Bangladeszu to było jedyne amerykańskie piwo. Masz jakieś wieści? Miałam wczoraj udaną rozmowę o pracę. Ja też, rano. Tak? Znasz to uczucie? Porozumienie? Tak. Gdybyśmy oboje dostali pracę. Pierwszy raz tak się cieszę. Dogadałyśmy się. Ta Kathy będzie dobrą szefową. Kathy Ford? Gówno. Nie kupa? Tym razem gówno. Niech wygra lepszy. Oczywiście. 19-latek. Są ważniejsze sprawy. To tylko praca. Było idealnie. Dała mi drugą szansę. Nie mówmy o tym. Hamburger jest wspaniały. A chipsy? Takie cienkie. Najpierw trzeba je podgotować. Dopiero potem smażyć na głębokim tłuszczu. Dałeś ciała? Tak, ale była wyrozumiała. Całe szczęście. Takie cienkie. Nowy nożyk? Tak. Dlaczego dała ci drugą szansę? Prosiłeś? Przepraszam, potrzebuję pracy. Ja też. Nie tak jak ja. Mamy to wałkować całą noc? Nie. I'm just trying to understand.
Ciekawa jestem, jak poprosiłeś. Nie odbieraj. Mówi Cathy Ford. Mam dobre wieści. Cathy. Cześć. No, it's not too late. Nie jest za późno. Yeah. Jasne. Wspaniale. Okay, I'll see you tomorrow. Do jutra. Yeah, I remember the pear tartlets. Pamiętam babeczki. No, it wouldn't be. To żaden kłopot. Okay, I will see you tomorrow. Do zobaczenia. Bye. Bywała w restauracji. Babeczki zdobyły moją pracę. Nie psujmy tego. Miał wygrać lepszy. Czyli ty? Nie. Przecież masz pracę, czyli jesteś lepszy. Dajmy mu drugą szansę. Chciałaś tej pracy. Potrzebowałam. Ja też. Nie. Możesz mieć pracę w każdej restauracji w mieście. Mówiłem, że masz dość pracy dla kogoś. Tylko, że zabierasz pracę tym, którzy jej potrzebują. Martwisz się. Martwię? Może otworzysz kiedyś lokal, a do tego czasu nie kradnij mojej pracy. Twojej? Skąd wiesz? Przez rok nikt cię nie zatrudnił. Gdybyś nie była taka zgorzkniała, może ktoś by z tobą wytrzymał. Przepraszam, nie to miałem na myśli. Nie? Nie można ze mną wytrzymać w dobrym sensie? Zaczekaj. Daj spokój. Dzień dobry. Babeczki? Tak się cieszę. Poczęstuję innych. Albo weź wszystkie. Niezwykłe. Czuję cynamon. Nie, kardamon i imbir. Dziękuję. Trochę papierków i zaprowadzę cię do działu. Po co roślinka? Na biurko. Nie masz biurka. Uwielbiam też twoje ciasteczka kokosowe. Aby skasować wiadomość i nagrać nową, naciśnij 2. Wiadomość skasowana. Chodzi o to, że... Mówi Clay. Cześć, Liz. Chciałem pogadać.
Przykro mi z powodu tego, co powiedziałem. To była prawda, ale sprawiłem ci przykrość. Chciałbym, żeby to nie była prawda. Myślałem o tym, co powiedziałeś. Miałaś rację. Czuję się jak osiłek, którego zatrudnili tylko po to, żeby grał w zakładowej drużynie. Ja mam tylko przynosić ciastka. W sprawie twojej pracy mam oczy otwarte. Przenoszę Katy różne desery i ciągle cię wychwalam. Spodobałoby ci się tu. Chodź ze mnie, uchodzi życie. To paskudna, papierkowa robota, bez żadnych przyjemnych stron. Brakuje mi naszych rozmów. Tyle razy się nagrywałem, że już nie wiem, czy to mówiłem. Wiadomość skasowana. Co jest? Nie wiesz? Połączyliśmy się z Asacor. Jesteśmy trzecim ubezpieczycielem w Ameryce Północnej. Wspaniale. Niewiarygodne. Wall Street dobrze zareagowała i mój fundusz emerytalny wzrósł. Gratuluję. Dziękuję. Ciastka cytrynowe. Co się dzieje? Nie zrobisz omletu bez jajek. Ciastek też nie. Są w nadzieniu. Asacor ma własny dział polis. Zwolnienia? Redukcja. Jest różnica? W wysokości odprawy. Będą odprawy? Nie po tygodniu. Poprzednia była lepsza. Co słychać? Wchodzimy? Raczej nie. To nie dla mnie. Azjatyckie wynalazki. Żadnej głębi. Wszystko ma smak wasabi. Zorganizują się. Może. Mnie dopięcie menu na ostatni guzik zajęło miesiąc. Co? To była moja restauracja. Kiedy? 6 lat temu. Trochę przed tobą. Kuchnia kontynentalna. Spotkania służbowe, prawnicy. Tajników gotowania nie poznałem w parku. Była twoja. Straciłeś ją. Pożar w kuchni, niskie odszkodowanie. Nie otworzyłeś nowej? Zacząłeś pić na ławce? Poddałeś się. Co z tobą? Zaczyna się powoli. Zaglądasz na stare śmieci, z ciekawości. Z czasem ławka była równie dobra jak wszystko inne. Trudno zacząć od nowa. Trudno iść naprzód. Dawno cię nie widziałem. Miałeś urlop? Dostałem pracę. Nie uciekłeś z Liz? Jej też nie było? Nie, ale nie musi się meldować. Co tu robisz? Tęskniłeś za mną? Zredukowano mnie. Krótko pracowałem. Przykre. Myślałem, że praca w firmie jest pewna. Pewna? Naiwniak. Za późno się urodziłeś. Co dalej? A trzeba coś robić? Nadal wierzysz, że jest jakiś wielki plan? Liczy się szczęście. A ty jesteś szczęśliwy? Przez 40 lat
Zabierali mi z pensji podatki. Płaciłem. Teraz zamierzam to odzyskać. Nie jest źle. Wychodzę z domu, mam spokój od żony. Czytam książki, gadam z bandą głupków, jem twoje kanapki. Bywało gorzej. Już za tym tęsknię. Masz pracę? Skąd? Za miesiąc skończę 65 lat. Należą mi się pełne świadczenia. Co dziś masz? Z truflami i sosem aioli. Aioli? Majonez. To znam. Masz talent. Chcesz go marnować, siedząc w jakiejś firmie? Nie rozumiem. Fantastyczne. Pora iść naprzód. Mam 38 lat. Właśnie. Jeszcze sporo przed tobą. Możesz żyć jak chcesz, albo przekładać czyjeś papierki. Specjały kleja. $6. Co słychać? Specjały kleja. Zawsze będziesz to mówił? Lubię to. Jak schodzi indyk? W żurawinie zostały dwa. Indyk w żurawinie. Charlie potrzebuje indyka w żurawinie na żytnim chlebie. Zanieś mu. To kawał drogi. Życzenie klienta. Udany dzień. Klienci pytają o kolację. Trzeba kogoś zatrudnić. Szybko. Trzecie piętro. 319. Ktoś zamawiał kanapkę? Pan dostawca. Pani przy komputerze.